Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa buduje garaże przy ulicy Lednickiej. Sprzedaż tych nieruchomości już ruszyła, a ich powstanie ma się przyczynić do odblokowania miejsc parkingowych na osiedlu Winiary. Widząc, jakie jest zapotrzebowanie w ogóle na miejsca parkingowe, na właśnie garaże, uznaliśmy, że ten teren przy ulicy Lednickiej 7, po pewnej podawnej bazie remontowo-budowlanej, jest niewykorzystany. On częściowo był zarośnięty, powiedzmy, jakimiś tam krzakami, a spory teren, że tak powiem, tam się znajdował, więc wpadliśmy na pomysł, że może będziemy budować garaże. I najpierw zrobiliśmy ankietę, rozeznanie, jakie jest zainteresowanie mieszkańców i się okazało, że zainteresowanie było spore. Ale no, w momencie, kiedy mieszkańcy się dowiadują często o cenie, to już później to zainteresowanie jest troszeczkę mniejsze, bo wiadomo, no, dzisiaj te ceny, jeśli chodzi o budownictwo, no, one są różne i można powiedzieć, że ceny materiałów poszły w górę, w tej chwili może troszeczkę mniej, ale do tej pory tak to wyglądało. I postanowiliśmy zrobić koncepcję tam zagospodarowania tego terenu i udało nam się opracować właśnie taki plan budowy tych garaży na 184 miejsca. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie pobudować wszystkich. Zaczęliśmy robić to etapami. Będą budowane 4 segmenty i pobudujemy 104 garaże. I też od dzisiaj rozpoczyna się już podpisywanie umów, dlatego że to nie będzie tak, że spółdzielnia pobuduje, będzie sprzedawała. Po prostu to będzie tylko w ten sposób, że mieszkańcy będą podpisywać z nami umowę na sfinansowanie tego. Pierwsza rata, powiedzmy, tam będzie 10 tysięcy, druga, że tak powiem, rozłożona po 2-3 miesiącach na połowę i na koniec, że tak powiem, już realizacji, zakończenie inwestycji, pozostała kwota. Jeszcze raz podkreślę, garaż będzie kosztował 53 tysiące złotych. Taką cenę żeśmy ustalili z wykonawcą i ona raczej się nie zmieni, bo my staramy się, że tak powiem, tutaj dotrzymywać i umów, i zobowiązań. Wykonawca zresztą też, więc myślę, że tutaj cena się nie zmieni. Znaczy, może dla niektórych to jest cena wysoka, ale dzisiaj ceny garaży w Gnieźnie tak mniej więcej oscylują w tej kwocie. Będą to bardzo nowoczesne, szersze garaże niż do tej pory, zrobione w dobrej technologii, z własnymi licznikami prądu. Również będzie to ogrodzone, monitorowane, także myślę, że to tak podobnie trochę jak jest zrobione na ulicy Laubica, na osiedlu tutaj Tysiąclecia. Także myślę, że każdy, kto ten garaż zakupi, będzie z tego zadowolony. Pierwsze z garaży mają zostać oddane do użytku w tym roku.